Witam w kolejnym odcinku. No taki filmik w sumie na szybko. Chcę tam nagrać odcinek, bo uloczka zaczęły się kluć już kurczęta. No widziałem dwa wcześniej, ale dzisiaj rano jak byłem, to widziałem, że skorupki są już takie, wiecie, pęknięte. Już się tego spodziewałem powoli. No co planuję? Jak widzicie, ona jest tutaj w tym starym kurniczku, gdzie były wszystkie kurki ozdobne ze Staśkiem. Je wyemigrowałem do tego dużego tutaj kurnika drewnianego, gdzie są tam trzy wygnańcze no i nioski, które najprawdopodobniej zjadały mi jajka i no musiałem je odłączyć od stada, żeby mi no nie jadły tych jajek. Zresztą no ciężko będzie je teraz oduczyć, ale dzisiaj nie o tym. No i zobaczymy, co tam jest u niej. Widziałem, dwa były już malutkie. O, popatrzcie, jeden żółciutki taki, drugi to taki. A widzę, reszta też się kluje. Tak, skorupki zostawiam, bo ona najprawdopodobniej je zje, choć w sumie mogę zabrać. O, ty uciekaj stąd, popatrzcie, to tu w las. Rzucę tą skorupkę tam. Do widzenia pani, nie ma pani tu już, pani Karo. Już, widzicie, nie wiem, które tu wyskoczyć teraz. Zajrzymy jeszcze raz. O, popatrzcie. Reszta też widzę, pękają skorupki, więc coś z tego chyba będzie. No dobra, ja się organizuję, przenoszę tutaj tą szafeczkę, bo nie chcę jej tak zostawić jak w zeszłym roku. Nie wiadomo, co tu mi wlezie jeszcze. Nie widzę tu żadnych dziur. No ale wolę chuchać na zimne. I dobra, zaraz tutaj zrobię jakieś porządki, tą grzędę ściągnę i loczuchnę po prostu przeniosę z tym całym koszykiem. Jak ją przeniosłem tam do tego drewnianego kurnika, to nie chciała siedzieć w samej szafce na jajkach, uciekała na zewnątrz i wracała tutaj zawsze do tego koszyczka. No to stwierdziłem, że jednak wsadzę jej tutaj jajeczka i teraz po prostu przyniosę ją do tej szafki z tym koszykiem. Niech ona sobie spokojnie tutaj siedzi póki co. No i tyle. W sumie mam jeszcze jedną taką wyższą trochę szafeczkę i nie wiem właśnie, czy z niej nie skorzystam i chyba tak zrobię, że miała więcej miejsca, żebym miał gdzie dać im jeść. No nie planuję w dzień otwierać tutaj tej szafki, chociaż zobaczę zresztą. Któregoś dnia po prostu wyczyszczę to, w sumie jutro nawet wyczyszczę i zobaczę, czy nie ma jakichś dziur po szczurach. Choć jedną już tu miałem, popatrzcie, wsadziłem kij. No ale co zrobić, no niestety mam to tak, że no podgryzają się od spodu, wiecie, deski same i cały czas pchają się do tej karmy tutaj, no na łatwiznę. Dobra, bez zbędnego gadania zabieram się za robotę. Ja dodaj trzy wygnańcze nioski. Nie wiem, która z nich zjada jajeczka. Dlatego najprawdopodobniej ta najgrubsza. Popatrzcie, jak ona tutaj gruba. Kark szyję ma taką grubą. Patrzcie. No ja rzębinka z moich lęgów. Ta też taka dosyć tuściutka na karku. No, któraś z nich zjadała, dlatego je tu odstawiłem. No tutaj nie jedzą tych jajek. Możliwe, że któraś kura po prostu ma za słabą tą skorupkę i wystarczy, że któraś z nich nadepnie na to jajko i się tłucze. No i one zjadają, co w środeczku najlepsze, wiadomo. A się denerwuje, to ona pewnie. Niedobra ty. Także tak myślę nad tą szafką, chyba wezmę tą większą.
i to będzie najlepszy pomysł. Nie mówię, że ta by była jakaś strasznie ciasna, ale... Myślę, że tamta będzie lepszym wyborem. Także jak widzicie, przyniosłem taką głębszą szafkę, wyższą o wiele. No nie wiem, tak na 50 cm wysoka. Szeroka może na 30. No o wiele większe i tu miejsca niż w tamtej szafce. No roczuchna siedzi, trochę tutaj zamieszania robię. Stasie go przyszedł jeszcze z pojedełka podpija i kolejna. Nawet nie musiałem tej grzędy tam odkręcać. No będę musiał znaleźć tylko jeszcze jakąś płytę do przykrycia. No i powinno być ok. No wyścielę tutaj oczywiście siankiem. Ją przyniosę z całą... No z całą tą, jak ja to nazywałem, z tym koszykiem. I tyle, nie będę jej tutaj przeszkadzał. Niech już się tam wylęgują powoli. No dwa są, już widzę tam, mogą być ciekawe. No ale to czas pokaże, zobaczymy. Będę musiał im dać od razu, bo się znaczy będę musiał zmienić im paśniczek. Bo ten tutaj, co używałem, jest trochę za duży. Wezmę jakiś pojemnik mniejszy i po prostu nasypię tam na razie płatków owsianych. No i osobno będę im dawał też jajeczko gotowane i przede wszystkim tą karmę. Nie wiem, czy stosować witamin do wody. Chyba nie, bo ta karma wystarczy, więc nie będę tutaj przesadzał. No i dobra, to tyle na razie. Włączę się jak skończę tutaj. Także jak już widzicie pewnie, wywierciłem takie dziury, żeby był przepływ powietrza. No wiadomo, żeby się nie podusiły te kurczaki razem z roczuchną. No i pozostaje mi ją tu przenieść. Muszę znaleźć jakiś mniejszy pojemnik na jedzenie. No mam poidełko tamto, co widzieliście, tylko muszę je teraz umyć i przygotowanej wody nalać. No i znaleźć jakąś pokrywę na tą. Mam takie szyby. Szyba by była najlepszym sposobem, bo więcej światła by do nich dochodziło. Zwłaszcza, że w tym kurniku niestety nie mam światła. Tylko te lampy solarne. No i na razie to tyle. Jak skończę, to wam pokażę, jak to wyszło. Także już miejsce dla roczka i piskląt już przyszykowane. Zobaczcie, szyba idealnie pasuje. Fajnie nawet wchodzi w ten róg tutaj. Co jeszcze zrobiłem, to zrobiłem taki mały paśniczek z 5-litrowej butelki po wodzie, po prostu uciąłem dno i wziąłem wkrętem, przykręciłem je do tej półki, do tej szafki, no żeby loczek jak już wyjdzie, jak będzie grzebała, no to wiecie jak to się może skończyć. Już w zeszłym roku mi się w sumie skończyło tak, że dałem wyższy pojemnik, to kurczaki czasem po prostu były pod spodem, jak ona grzebała i później ich szukałem. Na tym razem postanowiłem, że jednak przykręcę do dna, już raczej nie wywróci tego pojemnika. I pojedełko z wodą przygotowaną, elegancko. Władki owsiane na razie, tak na pierwszy start. Później myślę o jajeczkach i później dopiero zacznę dawać tą karmę. No i co? Pozostaje mi przenieść roczuchnę. I zajrzymy może jeszcze najpierw, czy coś tam nowego się pojawiło. No, na razie są dwa, jak widzicie. Więc dobrze, zobaczymy może tutaj. Nie sprawdzałem jajek, ale widzę, tamte pękają też już. Nie wiem, czy wszystkie pięć się wyklują.
No zobaczymy, czas pokaże. Dobra, ja ją przynoszę. Także luczuchna przeniesiona. Trochę zdezorientowana, ale jak widzicie, siedzi. No, zostawię ją teraz już w spokoju. Zobaczymy, co będzie z tamtymi trzema jajeczkami. Na razie są dwa. Mała kurka, więc nie było sensu więcej ich dawać. No, koszyka nie przytwierdzam. Myślę, że jak będzie wyskakiwała na jedzenie, no to to nie przewróci go. No i tyle w tym odcinku dzisiejszym. Zaraz przykryję ją tu szybą. A was na sam koniec zapraszam na swoją stronę na Facebooku o tej mojej hodowli. No tam staram się dosyć często dodawać zdjęcia, jakieś tam relacje. No i to tyle w dzisiejszym odcinku.